Na portalu miastogier.pl przeczytać mogliście wiele testów urządzeń firmy Cooler Master. Tym razem otrzymaliśmy do testów powietrzny cooler Master Air MA824 Stealth. A przed przystąpieniem do testów przygotowaliśmy dla Was krótki unboxing. Jak widać, cooler dociera do nas w sporych rozmiarów w opakowaniu. Z przodu znajduje się wizerunek konstrukcji, a z tyłu podstawowe informacje na jego temat. Dowiadujemy się tu m.in. tego, że oferuje on wyjątkowy projekt, wyjątkowy design. Posiada dwa wentylatory z serii Mobius. Jeden ma 135, a drugi 120 mm. Prócz tego mamy dwie wieże, sporych rozmiarów wieże, pełne finów odprowadzających ciepło. Specjalne miejsce na wyższe pamięci RAM oraz 8 superprzewodzących kompozytowych heatpipe'ów, które odprowadzają ciepło z procesora do finów. Wewnątrz opakowania mamy dodatkowe pudełko, a w nim elementy montażowe, przy pomocy których jesteśmy w stanie zamontować cooler na procesorach AMD, a konkretnie na podstawkach AM4 oraz AM5. Oprócz tego są elementy, dzięki którym cooler zamontujemy także na procesorach firmy Intel, a konkretnie na podstawce LGA 1700. Oprócz tego w pudełku jest wentylator 120 mm, jak wspomniałem, z serii Mobius, porządnie wykonany, oferujący dość długi kabel przyłączeniowy, a także dampnery, które ograniczają wibracje przenoszone na obudowę. No, całość prezentuje się bardzo ładnie. Cooler umieszczono w osobnym kartonie. Jak widać, jest imponujących rozmiarów. Faktycznie składa się z dwóch wieży, pełnych finów odprowadzających ciepło. Od góry mamy logo Cooler Master oraz dwie śruby, przy pomocy których montujemy cooler do podstawki procesora. Pomiędzy wieżami znajduje się wentylator 135 mm, a pomiędzy finami a podstawką jest 8 heatpipe'ów o różnej średnicy. Kabel przyłączeniowy wentylatora jest dość długi, nie powinno być więc problemów z podłączeniem go do płyty głównej. Od spodu, jak widać, pod podstawką znajduje się naniesiona fabrycznie pasta termoprzewodząca firmy Cooler Master. Więcej na temat możliwości coolera dowiecie się oczywiście z naszej recenzji. Jest ona dostępna na portalu miastogier.pl. Do jej przeczytania serdecznie zachęcam.